bo inaczej się to nie może zakończyć. Witam wszystkich imperialistów, jako że doszły mnie słuchy, że hordy są bardzo ciężkie dla was i chcecie, żebym wam pokazał, jak się nimi gra, postanowiłem rozpocząć taką serię, w której właśnie zagram jedną z najcięższych hord. Dlatego też zostawmy te łatwe dość hordy azjatyckie i się przenieśmy do tych europejskich, które naprawdę są dość ciężkie, zwłaszcza Kazan jest naprawdę ciężką hordą. Mimo iż ma tutaj naprawdę dość fajne i ciekawe idee i do tego posiadamy jedną prowincję ze złotem na start, to jednak obecność bardzo potężnego przeciwnika, wręcz rywala, może tutaj naprawdę nam napsuć krwi. Żeby nie było za łatwo, zagrajmy oczywiście na poziomie hard. A może very hard? Nie, no dobra, nie przesadzajmy. Takim bonusem tej krótkiej serii montowanej będzie to, że zdobędziemy również achievement Tatarstan. Mamy też tutaj drzewko misji unikalne dla grupy tatarskiej hord, w której będziemy po pierwsze dążyć do otworzenia ikanatu, co jest dość ciekawe, bo jeszcze nie widziałem, żeby ktoś grał kiedyś tą nacją, kiedyś może też ją zagramy. Oraz będziemy najeżdżali Chiny. W międzyczasie będziemy też tutaj mogli otworzyć złotą ordę, a później nawet i utworzyć mongolskie imperium. A w sumie, jeżeli po tym odcinkiem będzie 1500 lajków, to zrobię wam jeszcze odcinek specjalny, na którym tą hordą podbije po prostu świat do końca. Kolejną fajną sprawą jest nasza forma rządów, Hanat, która daje nam już na początku 20% więcej manpowera oraz zwiększa nasz force limit o 20% dodatkowych. Dodatkowo w każdej jednej prowincji, którą podbijemy, separatyści będą działali o 5 lat krócej. Na starcie mam naprawdę niezłego fuksa, wylosował mi się bardzo mocny władca i o dziwo za pierwszym razem. Naszym rywalem oczywiście ustawiamy Moskwę oraz bierzemy zapobiegawczy sojusz z Uzbekiem. Monarchy Points pozostawiamy bez zmian, chciałbym wziąć fokus na punkty militarne, ale będę niestety też potrzebował dużo punktów administracyjnych. Dyplomatyczne też by nam się przydały i w sumie wszystkie wydajemy od razu w tą kopalnię złota. Tylko zmień edykt debilu wcześniej. Co do naszych ulubionych tribesów, dajmy im pieniądze, dajmy im tutaj to, że chcemy mieć generała plus rekrutację konnicy, weźmy doradcę i na sam koniec zostawmy sobie manpower, który również możemy w tym momencie zabrać. Wyślijmy też tutaj doradcę, żeby robiła nam spy network na Moskwę, przyda się do szybszego oblegania ich fortów. I to, o czym nas ten wąsacz informuje, to jest to, że w armiach hordy mamy za dużo piechoty. Zdecydowanie powinniśmy utrzymywać 85% kawalerii w mojej armii, a mamy tego na ten moment mniej niż 50%, co jest żałosne. No i w sumie mi armia umiera. Zobaczmy, czy Eir też będzie fajnym generałem. Wiecie co, ja najchętniej to się go pozbędę. Nie mieliśmy szczęścia, Polska i Litwa zawarły unię personalną. Tfu, a mogłoby być o tyle łatwiej, że Litwa by została poświęcona w mojej wojnie z Moskwą. No i mamy to, Moskwa wkręciła się w wojnę z Twerem, o dziwo. Nie Nowogrodem, ale również walczy z Nowogrodem, który gwarantował mu niepodległość. Armię w górę! Nadszedł czas na Tribal Conquest. Podbijamy Moskwę na tym Cassius Belli. Nasze wojska od razu mogą lecieć na stolicę. Wojska rosyjskie łapiemy teraz w momencie rekrutacji, a to mi się akurat udało przypadkiem. I stakwajpujemy je po kolei. Zmniejszam sobie liczbę piechoty, a na jej miejsce będę dorekrutował kawalerię. Trudno, że się zadłużę. Przeżyjemy to. Nie no, i nie ma to jak mieć już na początku wojny 25% warscore z typu wygranych bitew. Moskwa zdobyta i w zasadzie w tym momencie najlepiej będzie z niej zejść, żeby bot sobie tutaj przyszedł i zaczął odbijać ją. Ubronimy naszej stolicy czas, żeby nasza wielka horda tutaj się zmierzyła z potęgą moskiewską i dosłownie zrobiła jej stack wipe'a. Już czekam tylko na te komentarze, czemu stoisz 200 tysiącami na prowincji, tu 3000 wystarczą, tu 3000 wystarczą. Już czekam na te komentarze, dawajcie je. Kto tu mi się tutaj narodził? Cytryna Renegade Lulik. Witam moich wspierających. I mamy to, te prowincje, które chciałem zdobyć w tej wojnie, właśnie zdobyłem. Chociaż pieniądze nie dostanę. A straty mamy dramatycznie niskie i większość tego to jest attrition. Tu 3000 wystarczą. Teraz już tylko skasować forty, których nie potrzebuję. I od razu korujemy. Tak, nie rejzujemy, korujemy. Serio, ja zań w koalicji mi wszedłeś, ty samobójco. A miałem cię zostawić w spokoju. Uwielbiam ten moment, kiedy boty mi się same wystawiają. Great Order zaatakowała Riazań, który ja właśnie wasalizuję
i przez to jestem w wojnie defensywnej przeciwko Great Ordzie i wezwę za chwilę moich sojuszników, ale wcześniej stakłajpujmy tutaj wojska Ordy. Pamiętaj, imperialisto, na stronie mba.com możesz nabywać gry z kodem LUKAS. Możesz to zrobić mając 3% obniżkę. Linki w opisie. Bo inaczej się to nie może zakończyć. Chyba. No dobra, nie było stack wipe, ja nawet duże straty mam. No dobra, tym razem był stack wipe. I widzisz, Golden Order, trzeba było tutaj mnie atakować, trzeba było. I w sumie od Złotej Ordy wezmę tylko i wyłącznie pieniądze, bo okazało się, że to nie ja okupuję niestety stolicę. Mój Boże, my nawet feudalizmu nie mamy. No dobra, wprowadźmy ten feudalizm. Kulturę moskiewską raczej chcę mieć tą akceptowalną. Nogaj nie może być już dłużej moim rywalem, ale może być wartościowym sojusznikiem. Jak Nowogród to przegrał? Miał większą armię, lepszą technologię. Jak? Kończmy tutaj sprawę Wielkiej Ordy, zwłaszcza, że Uzbegi mnie odpowie. Tutaj te terytoria jak najbardziej możemy już spalić. Nawet już przez to jakąś misję tutaj wykonaliśmy. Subjugate Ryazan. I dostajemy dzięki temu claimy na te wszystkie prowincje. Super, będziemy szybciej to korowali. W sumie są to prawie wszystkie prowincje, które ja chcę od nich. No jak żeby to powiedzieć inaczej, potrzebujemy kolejnej wojny z Moskwą. Na moje nieszczęście Dania ją wesprze. I naprawdę muszę tutaj fort zbudować za następne zdobyte pieniądze. Nie no, Moskwa nie ma z nami najmniejszych szans, przegrywa bitwę za bitwą. My jeszcze dostajemy niezłe perki, dodatkowo mi się jeszcze bardzo fajny generał wylosował. Muszę chyba zmienić opinię o tym kraju, że jednak nie jest aż taki ciężki. Dobra, bierzemy tyle, bo jednak ta Dania okazała się być za bardzo upierdliwa. Co prawda nie ma sensu jej za bardzo tutaj zrywać w tej wojnie, teraz bezpośrednio, a nam sytuacja w kraju, no jak widzicie. Oczywiście pamiętajmy o skasowaniu tego fortu. Dobra, bo mnie się tutaj buntują, że za długo wojen nie mam, więc jedźmy z wojną z Nowogrodem. O, narodził się Iwan III Wielki. Śmało mogę wziąć od tego Nowogrodu, no ale trudno. Tuelię palimy, a Newę zostawiamy. Wprowadzamy renesans. Jako pierwszą ideę tego błędu już nigdy więcej nie popełnię. Humanistyczne i za wszelką cenę musimy je wprowadzić u nas. Uhu, staliśmy się Great Powerem. Widzę chyba łatwy cel do najechania. Nie, no zdecydowanie, lecimy. Europka to gra bez żadnych problemów, bez bugów, tu się nic złego nie dzieje. Bach, bach i bach. No i nasza kazańska horda zdobyła bardzo ładne terytoria. Większość z nich oczywiście palimy, bo ich nie będziemy nawet korowali. Chociaż przydałoby się spłacić te pożyczki wreszcie. Z ery biorę rozwinięcie do limitu naszej kawalerii, dzięki czemu mogę się wreszcie pozbyć na jakiś czas tej głupiej piechoty z naszej armii bojowej. No dobra, bo Horde Nitim już spada, więc czas najwyższy znowu tutaj zaatakować naszego kochanego sąsiada. Nie no, teraz czyszczenie tej Moskwy to jest aż sama przyjemność, zobaczcie jakie to straty mają. Po prostu niszczymy moich przeciwników po kolei, mając samą wyłącznie kawalerię, to są niepowstrzymane straty. Ile ja tych Duńczyków muszę zabić, żeby mi to wyszło z wojny? No, to teraz trochę się odkujemy. A patrzcie, co nam właśnie wpada. Dobra, to dzięki temu wreszcie możemy zacząć atakować te azjatyckie hordy, bo one są nic nie warte, ale zawsze coś, jakieś pieniądze nam dadzą, coś, jakieś terytoria przyjmiemy i będziemy tu praktycznie wszystko palili, bo wyzwaniem żadnym dla nas nie są. Mamy nowego następcę. Boże, tu są nawet pieniądze. No w sumie... Nasze macki już doczekają sobie tutaj transoksjane! Palimy, palimy, palimy. Już chyba wszystko spaliłem. Bo tutaj są dobre prowincje. Astrachań jest dobrym regionem, jego nie palimy. Tak, właśnie w tym momencie się skapnąłem, że miałem coś źle w rozdzielczości nagrywania ustawione. I w sumie też popełniłem błąd, że nie wziąłem transfer subject. Bo sądziłem, że do tego czasu Tybór straci swoich subjectów, ale niestety wciąż ich ma. W sumie zakon krzyżacki ustanowi naszą marchią. Zaatakujmy Gazikum. Mamy całkiem niezłą okazję zaatakować Tymura i chyba to zrobię, powiem wam szczerze. Może uda nam się zdobyć transoksjane, niekoniecznie, ale może się uda. Mamy na to 74 miesiące. Dobudujmy trochę dział. Chyba 6 potrzebuję. No, spróbujmy tutaj dorwać te rozdzielone armie Tymura. Może się je uda poczyścić. I chyba się uda. Wyjebiście. To mi raczej da sporą przewagę tutaj za chwilę. No, mało czasu nam zostało. A, bo Tymur jest 2 technologie za nami. Udało się, transoksjana jest nasza. Chociaż jeszcze wezmę tutaj tą prowincję i troszeczkę w takim razie mniej złota, żeby graniczyć już bezpośrednio z Tymurem. Udało się, na 34 miesiące wcześniej. You don't have any loans. Trochę na to czekaliśmy. Ciekawie, ile tych prosów europkowych buduje gdzieś budynki grając hordami. Co to za portret? Pierwszy raz widzę taką osobę w tej grze. Albo jak często widzieliście hordę, która buduje gdzieś forty. Jako drugą ideę bierzemy oczywiście ofensywne.
i rozpoczynamy kolejną wojnę z Moskwą. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!